Jednej osoby, po jedzeniu pojawia się dziwny ból w prawym podrzebrzu. Co to może być? Z jednej strony to może być zastój żółci w pęcherzyku żółciowym lub kamica żółciowa. Może być to zwykła niestrawność albo poważny problem z wątrobą. Dlaczego wątroba może boleć po jedzeniu? Też mogą być różne przyczyny, ale jedna z najczęstszych to jest. Stłuszczenie wątroby, i wiele osób w tym momencie może pomyśleć, że a to mnie na pewno nie dotyczy, ale statystyki są bardzo niepokojące. Okazuje się, że co trzecia osoba w krajach rozwiniętych, takich jak Polska, ma problem ze stłuszczoną wątrobą. To jest taki stan, w którym w komórkach wątroby hepatocytach zaczynają odkładać się krople tłuszczu. i wtedy wątroba się powiększa i uciska na torebkę powięziową. Właśnie dlatego pojawia się ten ból, bo sama wątroba jak wiadomo nie boli, ale torebka powięziowa otaczająca wątrobę jest bardzo mocno unerwiona. I właśnie na początku choroby tylko w pojedynczych komórkach pojawia się, pojawi się ten tłuszcz, mówi się, że jeżeli 5%, Komórek wątroby jest tłuszczem zajęte, no to to już jest otłuszczona wątroba, bo aż 5% komórek nie działa prawidłowo. Natomiast, jeżeli w ogóle nic nie robimy z tym problemem, jeżeli go zlekceważymy, jeżeli nie usuniemy przyczyny, dlaczego to się zaczyna pojawiać, no to wtedy ten problem się pogłębia. Komórki te tłuszczowe między sobą się łączą, tworzą się nawet takie tłuste cysty i one wywołują stany zapalne. I rozwija się choroba, która nazywa się przewlekłe otłuszczeniowe zapalenie, a ono z kolei grozi nawet powstawaniem marskości wątroby. Ogólnie samo stłuszczenie wątroby może w ogóle przebiegać bezobjawowo, dlatego tak wiele osób ma ten problem, a o nim nie ma pojęcia. Natomiast objawy, które najczęściej występują, to jest właśnie ból wątroby po jedzeniu. To jest taki dość specyficzny objaw, a takie, które są dość ogólne. Ale bardzo często występują w tej dolegliwości, to jest ogólne zmęczenie i brak energii. Skąd ogólnie to się bierze? Przeanalizujcie Państwo wszystkie przyczyny, które mogą spowodować otłuszczenie wątroby. Zobaczcie, czy nie ma tych dolegliwości lub tych przyczyn u Was, bo może jesteście w tej grupie ryzyka. Stłuszczenie wątroby może powodować nadwaga. Otyłość brzuszna, zaburzenia metaboliczne, cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, nadciśnienie, siedzący tryb życia, przewlekły stres, przebyte zapalenie wątroby typu B lub C, zła dieta, nadmiar związków toksycznych, np. palenie papierosów. Mówimy tu o niealkoholowym stłuszczeniu wątroby, dlatego alkohol nie wymieniłam jako czynnik powodujący tak poważną dolegliwość. Ale rzeczywiście jest alkoholowe stłuszczenie wątroby, chociaż to warto też wspomnieć, że jeżeli mówimy o alkoholowym stłuszczeniu wątroby, to nie chodzi tylko o tych ludzi, którzy po pijaku leżą gdzieś pod jakimś ogrodzeniem. Tylko osoby, które nie uważają siebie za uzależnionych od alkoholu, a jednak regularnie alkohol piją. Okazuje się, że spożywanie regularnie około 60 g etanolu dziennie już powoduje tak poważną doligliwość, jak odkładanie się tłuszczu w komórkach wątroby, co później prowadzi do stanów zapalnych i do marskości. Natomiast na szczególną uwagę mówiąc o przyczynach powstawania tłuszczenia wątroby zasługuje cukier. Ze względu na to, że to właśnie nadmiar cukru w naszym organizmie jest przekształcany w tłuszcz i odkładany w różnych tkankach i narządach naszego organizmu. To kiedy za dużo cukru mamy, to wtedy właśnie rozwija się i insulinooporność i cukrzyca i otyłość i w komórkach Wątroby odkładają się te krople tłuszczu, które powodują później bardzo poważne zmiany. I zobaczcie, co się dzieje też z naszymi dziećmi. Statystyki są po prostu przerażające. Okazuje się, co dziesiąte dziecko w krajach rozwiniętych może mieć słuszczoną wątrobę. Nic dziwnego. Popatrzmy, co nasze dzieci jedzą. Jakie produkty są w ich codziennej diecie. Kwarożki, jakieś desery słodkie. Jogurty, gazowane napoje, słodka herbata, batoniki, herbatniczki, płatki, jakieś czekoladki to wszystko nasze dzieci spożywają. Niestety jest to brak świadomości rodziców, jak mocno cukier szkodzi i że on tak naprawdę znajduje się wszędzie. Przy tym, że z roku na rok coraz mniej się ruszają, bo są komputery, telewizory, nauka zdalna. Dzieci po prostu siedzą w domu, co jest absolutnie nienaturalne dla młodego organizmu. I teraz, co my możemy z Państwem zrobić, żeby zapobiec powstawaniu tak poważnej dolegliwości jak spuszczenie wątroby, lub żeby zatrzymać ten proces, jeżeli już się pojawił i już nawet objawy odczuwamy? No, w pierwszej kolejności oczywiście eliminujemy przyczyny. Drugie, to robimy korekty w swojej diecie. Absolutnie wykluczamy cukier dodany. To nie znaczy, że na przykład nie będziemy spożywać owoców i jagód, które ten cukier zawierają. Ja nie jestem zwolenniczką tak restrykcyjnych ograniczeń, tak wartościowych produktów, bo przecież warzywa i owoce oprócz witamin, minerałów, błonnika zawierają ogromne ilości. Aktywnych substancji, bioflavonoidów, antyoksydantów to są bardzo ważne związki dla naszego zdrowia. Dlatego powinny być w naszej diecie. Jedyne, na co zwracamy uwagę, to jest na ich ilość. Nie warto przekraczać 300 g dziennie, na przykład owoców jagodowych. Jeżeli chodzi o soki, to też bardziej, jeżeli ktoś lubi soki, to soki ważywne, nie owocowe, ze względu na to, że kiedy zjadamy cały owoc i całe jagody, a nie sok wyciśnięty, to zjadamy razem z błonnikiem, a błonnik powoduje, że cukier, który znajduje się w tych produktach, nie uwalnia się aż tak szybko i nie wywołuje skoków poziomu glukozy w naszej krwi. Także o tym pamiętajcie. Natomiast, co jeszcze o diecie warto wspomnieć, bo Otłuszczona wątroba może komuś się kojarzyć, że powinniśmy całkowicie ograniczyć tłuszcz, ale tak nie jest. Oczywiście no tłuszcz tłuszczowi nie jest równy, zależy jaki. Jeżeli chodzi o tłuszcze zdrowe, to takie dobrej jakości masło, które możemy sobie posmarować nawet na kromkę chleba razowego, jak najbardziej. Dlaczego nie możemy? Bo tam będzie bardzo dużo wartości dla naszego organizmu. Naturalne oleje roślinne, które w domu sami sobie tłoczymy. Albo oliwa z oliwek do surówki. No to będzie świetne pożywienie dla naszego organizmu. Da nam bardzo dużo wartości. Albo kawałek uduszonego mięsa, albo kawałek tłustej ryby. To są wszystko makroskładniki. Białko, tłuszcz, z których składa się błona komórkowa. I to są materiały budulcowe dla naszego organizmu. To wszystko trzeba dostarczać. Ale absolutnie wykluczamy rafinowane oleje, wykluczamy smażone tłuszcze. I na pewno nie będziecie mnie lubić, jak powiem, że absolutnie wykluczamy schabowego w panierce. Ja wiem, że to jest tradycyjna kuchnia, ale kochani, panierka sama w sobie nie ma żadnych wartości. To jest biała bułka. Która dodatkowo wysuszona, zmielona i później wysmażona. I ona chłonie tak ogromne ilości smażonego tłuszczu i wszystkich związków rakotwórczych, które w procesie smażenia były wytworzone. Po co nam to jest potrzebne? Już udusić kawałek mięsa i zjeść, albo upiec bez panierki. Także tu, jeżeli chodzi o te tłuszcze, jeszcze smażenia w głębokim tłuszczu, jakieś um, te. Pączki albo drożdżówki, albo jeszcze chipsy, to wszystko, frytki. To jest ten tłuszcz, który nam absolutnie niepotrzebny. Natomiast oprócz wyeliminowania przyczyny i diety, zwracajmy uwagę na ruch. Ruch pozwala nam spalić i te kalorie, które spożywamy, żeby nie odkładały się w postaci tłuszczu, oraz pozwala nam spalać te zapasy, które już gdzieś tam skumulowaliśmy dodatkowo redukcja stresu i bardzo istotne żeby wspomagać swój organizm różnego rodzaju suplementami i ziołami. I na przykład, jeżeli chodzi o witaminy dla wątroby bardzo ważne: witamina D, witamina E, witamina C i cała grupa witaminy B. Jeżeli chodzi o minerały: selen i cynk. Potrzebne też nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak omega-3. Jeżeli chodzi o zioła lecznicze, bardzo ważne dla wątroby Korzeń mniszka lekarskiego, karczoch, ostropest. Można stosować ostropest, a można też suplementować sylimarynę w bardziej koncentrowanej formie. I co jeszcze jest bardzo ważne, to zadbanie o odpowiednią florę bakteryjną w naszych jelitach. Ze względu na to, że to bakterie probiotyczne produkują takie metabolity, które mobilizują naszą wątrobę do regeneracji, do odbudowy komórek. Jeżeli Państwo odczuwacie jakieś niestrawności, przelewanie się w jelitach, zaparcia lub biegunki, wiecie, że te jelita nie pracują prawidłowo, właśnie od tego powinniście zacząć. Bo wszystko w naszym organizmie jest połączone. A jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej informacji ogólnie o wątrobie, jakie objawy mogą być nawet nietypowe, gdzie wątroba nam pokazuje, że coś już się zaczyna dziać i co możemy zrobić, to oglądnijcie inne nagranie. Linki, do których zamieszczę w opisie, a obrazki pojawią się Wam na końcu tego wideo. A ja bardzo dziękuję dziś za uwagę. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. I do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Zwanie była Natalia Samarc.